Mam nadzieję, że Państwo zasmakowali już w postmodernizmie jako sposobie myślenia, jeszcze bardziej w sposobie działania, którego celem jest, jak już wiemy z naszych trzech wcześniejszych spotkań, przede wszystkim znalezienie wspólnej płaszczyzny, na której ludzie o różnych światopoglądach są w stanie ze sobą rozmawiać, a może jeszcze bardziej ze sobą robić rzeczy, których celem ostatecznym jest przezwyciężenie istniejących podziałów, napięć, a czasem wybudowanych murów, które skutecznie ludzi od siebie oddzielają. W pierwszym spotkaniu robię takie pedagogiczne, krótkie podsumowanie naszych dotychczasowych refleksji. W ogóle zastanowiłem się, dlaczego postsekularyzm się pojawił, co to znaczy. Mówiłem też o polskim jakby sposobie interpretowania tego nowego sposobu spotykania się ludzi ze sobą, nawet jeśli nie używają tego pojęcia, to tak naprawdę są ze sobą w nieustannym jakimś twórczym fermencie i dialogu. Mówiąc o Europie, skoncentrowałem się na dwóch myślicielach, bardzo od siebie różnych, którzy pod wpływem pewnego szoku, ataku terrorystycznego 9 września 2001 roku spotkali się w Monachium i uznali, że właśnie postsekularyzm jest tym kluczem hermeneutycznym, jak to się uczenie mówi, który pozwala na, jeśli nie przezwyciężenie od razu istniejących podziałów, to w każdym razie znalezienie jakiegoś wspólnego porozumienia. Wreszcie dzisiaj chciałbym rozszerzyć perspektywę na cały świat, globalnie, bo rzeczywiście postsekularyzm staje się powoli sposobem interpretowania rzeczywistości, jako sposobem alternatywnym do tego, co przed laty zaproponował taki bardzo wpływowy politolog amerykański Samuel Huntington, który zobaczył świat przez pryzmat konfliktów, zderzeń cywilizacji. I rzeczywiście tak, najpierw esej, potem książka Huntingtona zrobiła zawrotną karierę, bo wielu ludzi po zakończeniu zimnej wojny zobaczyła w tym jego koncepcie, w tym jego pojęciu odpowiedź na to, dlaczego w różnych kręgach naszego globu wybuchają konflikty, i dla wielu pomysł, że jest to kultura czy cywilizacja, wydał się bardzo atrakcyjny. Dzisiaj, po 20 paru latach, widzimy, że jednak pomysł Huntingtona był chybiony, nie odpowiadał rzeczywistości, tak naprawdę był kreacją, pewną projekcją profesora Harvardu na rzeczywistość, która jest o wiele bardziej złożona i skomplikowana. Wielu wykazało brak umocowania tej wizji Huntingtona jako zderzenia cywilizacji w rzeczywistości. Najsłynniejszym takim oponentem, choć znacznie mniej znanym niż sam Huntington, był politolog, a właściwie znawca Bliskiego Wschodu, irlandzki myśliciel Fred Halliday, który zwłaszcza skonfrontował ten mit islamu jako nieustannej konfrontacji czy szukania konfliktów. Okazuje się, że sprawa nie jest wcale jednoznaczna, ale to może zostawmy sobie na inną okazję. Dzisiaj w tej globalnej perspektywie postsekularyzm chciałbym zobaczyć przez pryzmat książki Manava Rattiego. Manav Ratti to jest Indianin, właściwie trzeba powiedzieć mieszkaniec globu, bo owszem, urodził się i wychował w Indiach,
ale już od wielu lat jest profesorem, wykładowcą studiów amerykańskich w Stanach Zjednoczonych. I właśnie mając za sobą te doświadczenia takiego globalnego podróżnika, napisał książkę właśnie pod tytułem Postsekularna wyobraźnia, postkolonializm, religia i literatura. Jak wiecie Państwo, Indie to nie jest tylko kraj liczący ponad miliard mieszkańców, ale to jest tak naprawdę subkontynent, a nawet kontynent z z wieloma językami, z wieloma alfabetami, wieloma religiami. Tam wszystkie właściwie najstarsze religie świata miały swój początek. No, do dzisiaj bardzo wpływowy w Indiach, hinduizm oczywiście, ale również buddyzm narodził się właśnie w Indiach. Tam chrześcijaństwo rozwija się równolegle do hinduizmu i to od początku pojawienia się tej religii. Chrześcijanie indyjscy łączą początki własnych korzeni chrześcijańskich z apostołem Tomaszem. Tak samo islam istnieje w Indiach właściwie od początku, czyli gdzieś VII-VIII wieku. To są oczywiście religie mniejszościowe, ale jednak ta mniejszość to jest zawsze 70 czy 80 milionów, więc nie można takich mniejszości lekceważyć. I prawdopodobnie właśnie Indie, ze względu na ten tygiel wielokulturowy, wieloreligijny, jest takim wyjątkowym miejscem, gdzie postsekularyzm jest jakąś odpowiedzią na pojawiające się również napięcia między tymi różnymi religiami. Zwłaszcza hinduizm dzisiejszy jest wykorzystywany politycznie jako właśnie broń czy jako środek do tego, żeby zyskiwać popularność. To samo, co się dzieje z islamem w krajach arabskich, czy z chrześcijaństwem w takich krajach jak chociażby Polska czy Stany Zjednoczone, gdzie również w kampaniach politycznych, wyborczych, prezydenckich, tak zwane wartości chrześcijańskie, chociaż nie wiadomo co to jest, są wykorzystywane do celów politycznych. Otóż Manav Rathi w swojej książce w dużym stopniu odwołuje się do literatury i pokazuje, że właśnie w literaturze można obserwować, jak życie ludzkie jest takim nieustannym tyglem czy laboratorium, w którym wypracowuje się nowe sposoby współistnienia ludzi należących do różnych kultur czy do różnych religii. Jednocześnie ci sami ludzie, którzy zastanawiają się, jak się odnosić do innych religii, również krytycznie patrzą na swoją własną tradycję, ostrzegają przed wykorzystywaniem swoich tradycji religijnych czy politycznych do eliminowania oponentów politycznych. Jednym z bohaterów książki o postsekularnej wyobraźni Manava Rathiego jest Salman Rushdie, który, jak wiemy, padł ofiarą fanatyka religijnego, który o mało go nie zasztyletował, pozbawił go jednego oka. Więc okazuje się, że właśnie często te napięcia są nie tyle między religiami czy między cywilizacjami, jak chciał wspomniany Huntington, ale wewnątrz religii. Przecież to samo mamy również wewnątrz chociażby katolicyzmu. Wiemy, jak wielkie napięcia powstają, polaryzacje wokół rewolucyjnego pontyfikatu papieża Franciszka. I może na tym zakończę, zapowiadając niejako, że w najbliższym czasie poświęcę właśnie Franciszkowi jako postrzeganemu jako papież postsekularny trochę uwagi, odwołując się do socjolożki Michelle Dion, która napisała taką książkę o katolicyzmie postsekularnym. Wydawałoby się, że są to oksymorony, że są to rzeczywistości ze sobą absolutnie niekompatybilne, a jednak jeśli się bliżej przyjrzeć dokumentom papieża Franciszka, to dostrzeżemy tę próbę łączenia wody z ogniem.
Mam nadzieję, że za kilka tygodni wrócimy do tematu i zastanowimy się, czy papież, głowa Kościoła katolickiego, może być postrzegany jako przedstawiciel postsekularnego myślenia.